W poprzednim filmiku zastanawialiśmy się nad tym, co się dzieje, gdy źródło fali, powiedzmy dźwiękowej, porusza się z prędkością tej fali. Wyszło nam, że jeśli takie źródło się do nas zbliża, to dzieje się ciekawa rzecz. Otóż dopóki ono do nas nie dotrze, to nic nie słyszymy, jest cisza wokół nas, tu jest taki obszar ciszy. Natomiast jak tylko źródło do nas dotrze, to słyszymy przeraźliwy huk. Kiedy to czoła wszystkich impulsów falowych emitowanych w kolejnych momentach docierają do nas wszystkie naraz. Dobrze, a teraz pozostał nam do omówienia jeszcze jeden przypadek, też bardzo ciekawy. Mianowicie, gdy prędkość źródła jest większa od prędkości fali. Co się wówczas dzieje? No narysujmy. Teraz nasze źródło jest powiedzmy tutaj. O jeden okres wcześniej znajdowało się tu, ponieważ umówiliśmy się, że porusza się w prawo, więc jeden okres wcześniej znajdowało się tutaj. Tu jest odległość równa prędkości źródła razy okres. Natomiast fala, którą wyemitowało to źródło, gdy znajdowało się tutaj, rozeszła się radialnie na odległość mniejszą niż zdążyło w tym czasie pokonać źródło. Dobrze, na jeszcze jeden okres wcześniej. Źródło znajdowało się tu, a fala wyemitowana przez nie rozeszła się również radialnie na taką odległość. No i tak dalej. Możemy narysować jeszcze jedną stopklatkę. Trzy okresy wcześniej źródło znajdowało się tutaj, a wyemitowana przez nie fala rozeszła się następująco. Czyli widzimy, że gdy prędkość źródła jest większa niż prędkość fali, to czoło żadnej z wyemitowanych fal nie może tego źródła wyprzedzić. Źródło znajduje się tutaj, a wszystkie wyemitowane fale znajdują się za nim. I widzimy, że również z punktu widzenia obserwatorów takiego źródła mamy już taki dosyć duży obszar ciszy. Tutaj trochę mi się nie udało ładnie narysować tej linii, ale chodzi mi o linie tutaj styczne do tych okręgów, które rysowałam, żeby zaznaczyć czoło fali. Fale są zamknięte wewnątrz takiego stożka, natomiast poza nim, tutaj wszędzie, jest cisza. Poza tym stożkiem nic nie słychać. Dopiero kiedy obserwator się znajduje gdzieś tutaj wewnątrz, to może cokolwiek usłyszeć. I jeszcze im źródło jest szybsze, tym ten stożek jest węższy. I teraz być może w jakimś czy filmie dokumentalnym o samolotach naddźwiękowych, czy w filmie science fiction, może obiło Ci się o uszy, jak ktoś mówił, że samolot leci z prędkością 2 machów, czy 1,8 macha. Co to jest ten mach? Czy to jest jakaś jednostka prędkości? No nie do końca, chociaż w praktyce się wydaje, że to tak się mówi, ale zdefiniujmy sobie dokładnie. Otóż mach, czy inaczej liczba macha, nazwana tak na cześć austriackiego fizyka Ernsta Macha, który zajmował się właśnie takimi zjawiskami różnych fal uderzeniowych i ruchem z prędkością naddźwiękową. I liczba ta odnosi się do ciał poruszających się w płynach, czyli w cieczach albo w gazach. I jest to stosunek, napiszmy sobie, tutaj M, czasem oznaczony też przez MA. To jest stosunek prędkości naszego ciała do prędkości dźwięku w danym ośrodku i w danych warunkach. Dlaczego prędkość dźwięku będzie zależeć od ośrodka i od warunków? No jak mam nadzieję pamiętasz, fala dźwiękowa rozchodzi się jako takie poruszające się obszary gęstego i rzadkiego gazu, prawda? Czy powietrza na przykład, jeśli w powietrzu. Gęsty, rzadki, tak na zmiany i to wszystko się porusza w formie fali, więc myślę, że jest to intuicyjne, że na pewno własności takiej fali, w tym jej prędkość, będzie zależeć od tego, ile tu jest cząsteczek, czy gaz jest bardzo gęsty, czy rzadki, od temperatury tego gazu, jak również dla cieczy. Dla cieczy dokładnie tak samo jest. Też w cieczy mogą się rozchodzić fale dźwiękowe i podobnie własności tych fal też zależą od temperatury, od ciśnienia, od gęstości właśnie tego płynu, cieczy lub gazu, w którym fala się rozchodzi. I tak na przykład na poziomie morza w temperaturze około 20 stopni Celsjusza prędkość dźwięku w powietrzu to jest około 340 metrów na sekundę, czy też w innych jednostkach to 1224 km na godzinę. Jeśli kiedyś będziesz się wbierać podróż samolotem ponaddźwiękowym i pilot poinformuje Cię, że będziecie lecieć z prędkością 2 machów na przykład, to nie będzie to 2 razy tyle, czyli 2448 km na godzinę, tylko raczej nieco mniej, ponieważ na wysokościach, na jakich zwykle latają samoloty, czyli 10-11 km, temperatura powietrza jest zdecydowanie niższa niż 20 stopni Celsjusza. Natomiast gdy temperatura jest niższa, gdy temperatura spada, to spada również prędkość dźwięku. Wobec tego, jeśli ktoś poda prędkość w machach, na przykład 2 machy,
to w rzeczywistości będzie to oznaczało prędkość jakąś niższą niż właśnie dwa razy te 1224 km na godzinę, ponieważ właśnie prędkość dźwięku w tych warunkach, w jakich będziecie lecieć, jest niższa. Mam nadzieję, że to, o czym tu mówiliśmy, jest dla Ciebie zrozumiałe, intuicyjne i chociaż trochę interesujące.